Siemanko, z tej strony Gryfciu, witam was w kolejnym odcinku z FC24, w kolejnym odcinku Polska versus, a dzisiaj zagramy sobie Polska versus Portugalia, czyli no dość, można powiedzieć, trudny mecz, mecz, który no graliśmy już na ostatnim Euro, czy na poprzednim, poczekajcie, to jest szybka kalkulacja, dobra, nie taka szybka, to jest dość trudne. Dajcie znać, bo ja już nie pamiętam, czy to było na tym, czy na tym, co było teraz, czy na jeszcze wcześniejszym Euro. Ale chyba na jeszcze wcześniejszym. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jeśli chodzi o sam zespół, niewiele będziemy zmieniać, ponieważ parę rzeczy się zmieniło w międzyczasie. Zmieniło się między innymi to, że Cash jest na ławce rezerwowych, którego wyciągałem. Szymański jest w głębokich rezerwach, więc jego byśmy sobie tutaj wyciągnęli. Tylko zamiast w Szołka może... Nie no, dwóch Szymańskich mi znowu wciągnęli na ławkę. Przecież patrzyłem na to parę dni temu i było dobrze. Cholera, się pozmieniało. Wszystko się tak szybko zmienia w tej reprezentacji. No ale mamy nowego trenera, więc i... Zmiany się zdarzają, nie? Więc i zmiany się zdarzają. Oczywiście, słuchajcie, gramy na klasie światowej. Klasyczny meczyk, 6 minut na połowę. No i co tu więcej mówić? Trzeba ruszyć... Tyłek i grać. Zastanawiałem się nad zwiększeniem poziomu trudności na legendę, ale to jednak jeszcze nie czas chyba dla mnie. Przede wszystkim ze względu na to, że no, to ustawienie, którym gramy jako Polska, nie jest moim ustawieniem. Ja gram wariant trzech napastników, trzech pomocników, czterech obrońców, czyli 3-3-4? 4-3-3? 4-3-3 chyba, bo to się od dołu liczy, nie? Także taka sytuacja. No zobaczymy, jak to dzisiaj będzie szło. O kurna, ale deszczowo dość, więc może być ciekawie. Pierwszy raz chyba, jak gram w to FC, to jest pogoda deszczowa. Zawsze zdarzało się albo pogodnie, albo pochmurnie, ale nigdy nie zdarzyło mi się jeszcze, żeby było deszczowo. Więc to będzie dość ciekawy meczyk. Dobra, na spokojnie lewy, no ale nie ma za bardzo do kogo odegrać, z Krychowiakiem w środku, no i Krychowiak dupa. No niestety, ale swoją drogą, co tu Krychowiak robi? Przecież on nie gra na tym zgrupowaniu, więc czemu nie został zaktualizowany, a tamtą ławkę zaktualizowało? WTF. No ale to do lewego, trzeba było wypuścić go. Ja w sumie nie umiem grać górnymi prostopadłymi. Nie wiem, czy wy potraficie. Jakbyście dali jakiś tip, jak to robić sensownie. Bo za każdym razem mi to wychodzi tak, że nie wychodzi. O ja pierdolę, ale żebym to zrobił. Dobra, trzeba troszeczkę popresować. Oj. Dobra, na spokojnie. No, wypchnij go. No, dobrze. Dobra. Byleby bez faulu. No dawaj do przodu, do lewego, dawaj do przodu! Ajaj, trochę za mocno chyba. No ale, jakbyś lewy to... Co ja wierzę, nie? Serio. W co ja wierzę, słuchajcie, że lewy by to tak ładnie odebrał. Warto mieć marzenia, ale no kurna, no bądźmy też... realistami. Dobra, ale robimy kontratak. Kamiński. No już, no ale to... Ja pierdolę, kurwa, trzymaj mnie! Trzymaj mnie! No, na spokojnie. Na razie żadnej okazji bramkowej jeszcze nie było, ani z jednej, ani z drugiej strony, więc to też jest na plus, że przynajmniej nie dostajemy na dziurę, nie? I gdzie tam jakiś faul był? No i chyba... Dobra, zrobiło mi się ciepło, nie? No nie możemy tak grać, no ewidentnie nie możemy tak grać, bo to się zaraz skończy bramą, nie? To się będzie musiało zaraz bramką skończyć. Ja pierdolę, no przecież powiedziałem, że to się będzie musiało bramką skończyć. Taki siedzę zadowolony, jak lajkujecie i komentujecie filmy, słuchajcie. Tak wtedy wyglądam. A tymczasem... Wow! Pojebało cię chyba tym kasztanem, nawet nie wiem, kto to zrobił. Na zdrowie, kotku. Nie wiem, czemu mój kot kicha, kurwa, w rogu. Dobra, trzeba Ronaldo tutaj ścisnąć troszeczkę.
Ale jakaś kontra by się przydała. No Lewandowski, no rusz tą dziurwę do przodu! Czemu on tak zostaje z tyłu cały czas? Ja mu zaraz tu chyba ustawienia pozmieniam. Bo nie podoba mi się to. Tym bardziej, że... No, Ronaldo nie czeka, nie? On nie czeka, on po prostu leci do przodu. Ej, ale my dostaliśmy żółtą kartkę, a tamten za ten brutalny foul nie dostał? O! Ronaldo z kontuzją. No to mi się w sumie podoba w tym meczu. To jest bardzo dobry omen. Dobrze, dobre odebranie w polu karnym. Bardzo dobrze. Bareszyński będzie wyprowadzał akcję. Tylko póki co nie ma za bardzo do kogo znowu odegrać. Mamy naszego Lewandowskiego. Do boku. No nie do tego, no nie do tego, no przecież nie do tego celowałem. Kurna, no i właśnie to jest to, czego nie lubię. Celujesz do innego, piłka dochodzi do innego, no i całe życie... Wow! Ale ja nie podawałem do nikogo jeszcze. Dawaj Milik, dawaj Milik, dawaj! Na pełnej, kurwa, dobre, dobre to było! No tylko teraz trzeba przydusić, teraz trzeba przydusić. O kurwa, żeś przydusił. Przydusił to jak syfa. Dobra, na spokojnie, do lewego, lewy, lewy w polu karnym, do Milika, Milik kręci, kręci, no i wykręcił karnego! Dobrze, dobrze Arek, dobrze, prawidłowo. Nie możemy strzelić, to chociaż nabijaj im łapy. No kurna, ale pięknie siadło na łokieto. Dobra, Lewandowski podchodzi moonwalkiem do rzutu karnego. I uwaga. Będzie strzelał. W prawy górny róg. W prawy górny róg. I mamy wyrównanie, moi drodzy. Mamy wyrównanie. No z rzutu karnego, co prawda, no ale no co ja mogę, co ja mogę, no. Lepiej z rzutu karnego, niż żeby w ogóle nie było, nie? No to wiadomo, o co chodzi. Na spokojnie, skóraś, weź go tu, przyduś, przyduś go, skóraś. Kurwa, miałeś go przydusić, a nie puścić. To nie to samo, stary, to nie to samo. Jest kontra Portugalii. Oj, 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 obrońcy się pogubili. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Odegranie. Oj, kurna, no niedobrze. Dobra, było dobrze, już nie jest dobrze. No zablokuj! Kurwa mać! Nie wiem, ktoś tam zablokuje, cokolwiek zrobi. Kurwa, czy będziecie tak stać, jak te... Młoty jebane. Aha. Aha, no to fajnie. No to tego. Wiem, obrona według mnie jest za mało rozciągnięta do boku. Zdecydowanie za mało jest rozciągnięta do boku. Za to napastnicy... Nie wiem, co nasi napastnicy robią. Mam wrażenie, że lewy troszeczkę śpi. Ale teraz będzie wychodził sam na sam z bramkarzem. Lewandowski, Lewandowski! Strzela! Ja pierdolę! Mogłem kiwać! I jeszcze od bramki! O Jezus! No nie za dobrze, powiem wam, no nie za dobrze to wygląda. Lewandowski próbował pressingu, ale nic z tego. Ej, do Ronaldo, dobrze! Prawidłowo, żeście go tam skosili. Bardzo mi się to podoba. Oby częściej. Dobra, Krychowiak musi tu bronić. No, teraz wypadałoby się ruszyć do tej obrony. Żebyśmy zaraz tu nie mieli kakaraki znowu. Dobra, tym Ronaldem, wypierdalaj mi stąd. Dobra, robimy kontrę. No i co? No i faul, no i oddawaj to tutaj na szybko. Dobra, odegranie. Tylko problem jest taki, że ja kurwa nie mam tu z kim grać. Nie wiem, czy wy to też widzicie, ale ja nie mam tu z kim grać. Oni są jacyś tak, jakoś tak chujowo ustawieni po prostu. Wow! Dobra, myślałem, że to faul. Myślałem, że to faul i mówię, wow! Ale ich tam skosił, ale nic z tego. Słuchajcie, jakbyśmy spróbowali sobie w zarządzaniu zespołem, bo nie podoba mi się ta taktyka, troszeczkę byśmy rozciągnęli sobie to. Nie podoba mi się. Konstruowanie długą piłką. Dobra, szybkie konstruowanie akcji. Trochę szerokość byśmy zwiększyli jeszcze. Z rzutów wolnych nie potrzebujemy tylu ludzi.
W rzutach rożnych... Też w sumie nie. Zagęszczenie 16 byśmy sobie troszeczkę zwiększyli. Dobra, spróbujmy takiego rozwiązania. Może teraz będzie trochę lepiej. To bardziej odpowiada mojemu temu, co gram w Ultimate Teamie, więc powinno być mi też trochę bliższe. A tylko no zawodnicy nie ci, nie? Tylko zawodnicy nie ci, ale zobaczymy. Dobra, szybkie rozegranie na krótko. Bardzo dobrze, Bednarek. Bednarek do boku. Ale nie do niego, to trzeba było do tego drugie. Dobrze, Bereszyński. Bereszyński musi mieć do kogo zagrać. Wow! Co oni mu tam zrobili? Milik z Lewandowskim, Lewandowski do Milika, Milik! Milik! Milik, korzyść! No ale to nie, no to taka korzyść to już bym wolał strzelać jednak mimo wszystko stąd. Szczerze. Bo to taka korzyść to jest chuj nie korzyść, bo ja nic tam nie zrobiłem, a... Tylko ja zapominam o tym, że trzeba kliknąć, żeby było po korzyści, jakby wiecie o co chodzi. O, wow! Dobrze, prawidłowo. No Lewandowski, nie Lewandowski, Boże. Ronaldo dostał tam trochę po girach, ale on i tak jest z kontuzją. Czemu on jeszcze nie zszedł swoją drogą? Co oni stwierdzili, że jak ma kontuzję, to on może grać? Nie może, niech wypierdala. Dobrze, Skóraś. Teraz Skóraś przy piłce, będzie to rozbiegał. Rozciąga troszeczkę obronę. Prawidłowo. No ale no w polu karnym się zgubił z piłką. Niedobrze. No, na spokojnie, Krychowiak główką. Dobrze, do Lewandowskiego, Lewandowski. Odegranie, jeszcze, grajmy to. Grajmy to. No ale, o Jezus, to nie tak miało być. To nie tak miało być, kurwa mać. No i przegrywamy 2-1, no wypadałoby to wygrać. Tak powiem, no wypadałoby to wygrać. Z Danią wygraliśmy. Ale ja nie wiem, jakby, wake up, halo? Jakby, bo ja bym chciał mieć z kim skonstruować tą akcję, nie? A wychodzi tak, że ja nie mam z kim, bo oni wszyscy są z tyłu. No nie wiem, czy naszą główną drużynową taktyką jest, kurwa, stanie z tyłu po prostu i czekanie na... Nie wiem na co w zasadzie, bo jak z kontry stoimy dalej w tyłu, to naprawdę jest źle. Oj, niedobrze. Oj! Dobra, Ronaldo, dobrze, ograli go we trójkę. Zieliński teraz będzie konstruował akcję do Milika. Milik przy piłce. No ale zgubił się z piłką. Ja się muszę... Nie wiem, ja jak gram normalnie na Ultimate Teamie czy ze znajomymi, to normalnie robię kiwki, wszystko robię, nie? Ale jak gram do odcinka, ja nie potrafię kurwa grać. O, widzicie co się dzieje? No co ty kurwa zrobiłeś, debilu jebany bez mózgi? A spalony! Ale co oni tam odjebali we dwójkę, to ja nie wiem, nie? No patrz, kurwa. Patrz, co oni tu odjebali we dwójkę w ogóle. Co to, kurwa, było? Przecież to więcej szczęścia niż rozumu. Chciałbym mieć z kim zagrać, czy mogę? Czy ja mogę mieć z kim zagrać? Halo, wake up, no... Jezus, to... Naprawdę! Bo to zaczyna być frustrujące, słuchajcie, z tą drużyną, nie? Jakby ja rozumiem wszystko. Ale, no, chciałbym mieć z kim zagrać. Aż się poplułem z wrażenia. Chciałbym mieć z kim zagrać tutaj ten mecz. Dobrze! Dawaj Dominika, Milik! No ale kurwa, zgubiłem się z tą piłką znowu. Ja mam takiego pecha dzisiaj, nie? Ewidentnie, to jest ewidentnie pech, słuchajcie. To nawet nie jest już brak skilla, to jest po prostu pech, nie? Bo nie wiem jak to inaczej wytłumaczyć, że to się tak dzieje, a nie inaczej. O, wow! Wow, ale to tym Milikiem tam zrobiłem mu. No,
Dobra, ale tutaj trzeba by było coś... Ajajaj, no i Milik z żółtą kartką wylądował za to. Znaczy, ja się nie dziwię, nie? Bo... Tak go kurwa przejechał, że jestem w szoku, że tylko żółtą, ale... Nie no, ale jakby... Nie wiem o co chodzi. Nie wiem o co chodzi. Bo ja próbuję odebrać tą piłkę, ale oni mam wrażenie jakby... odchodzili. W momencie, w którym ja chcę, jakby wiecie o co chodzi, podbiec. W sensie obrońcy, nie? No bo... No wybij to, no jazda! No ale to już trzeba konstruować tą akcję, nie za 15 minut! No nie wiem, rusz tą pizdę do przodu! Szybkie konstruowanie akcji w kontrataku, kurwa, widzę. Chyba u nich, nie? No nie wiem, ja ustawiałem Portugalii czy sobie, kurwa, te ustawienia? Dobra, tu trzeba jakieś zmiany wprowadzić, słuchajcie. Krychowiak niech wejdzie, zejdzie, Grosicki, Zieliński za Szymańskiego, czy tam Szymański za Zielińskiego. Nie wiem w sumie co tu zagrać, może tak w ten sposób zrobimy. Linę tego jeszcze mam, to może za Skurasia byśmy go wrzucili. No i został Szymański. Za Kędziorę, bo tu się przyda jakaś zamiana. No i Drąga nie będziemy wymieniać. No zobaczmy, no 7 minut zostało, no jak teraz nie strzelę, to już nie strzelę, nie? To już nic z tego nie będzie. Więc to jest ostatnia szansa na bramkę. To jest ostatnia szansa na dobrą akcję teraz. Więc trzeba ruszyć tą kurwa torbę do przodu i jazda z nimi. No i no to chuj. Jak to mówiłem, to ma być ostatnie, tak? No to już będzie ostatnie. To jeszcze bramkę pewnie stracę zaraz. Kurwa, mówiłem! Mówiłem! Pierdo! Dobra, psycha mi siada. Lecimy z nimi, normalnie tego. Na hamówę robimy. No ale no, ja nie wiem, bo... Kurwa, co jest z tym Lewandowskim nie tak w tej grze, nie? Jakby wszyscy napastnicy potrafią wybiegać do przodu. Ja nie wiem, czy on ma takie ustawienia chujowe tutaj z góry zrobione. Czy o co tu chodzi? Ale on wiecznie stoi przed obrońcami. Wiecznie! Nie wiem, niech ktoś mi powie, czy ja mam tylko takie, no i chuj, 4. Ja pierdolę, nie? Ja nie wiem, czy to ja mam tylko takie wrażenie, że tak jest, czy po prostu tak jest, nie? Że coś jest z tym Robertem naszym, kurwa, nie tak w tej grze. Że on jakby miał, nie wiem... Jak on się zachowuje jak środkowy pomocnik defensywny i ES5, nie? Jak środkowy pomocnik defensywny, a nie jak obroń, a nie jak napastnik. No tak na dziurę, szczerze mówiąc, to nie dostałem jeszcze chyba w historii tej gry ani razu od botów. I nie wiem o co chodzi, nie mam pojęcia, nie będę w to wnikał, nawet. Natomiast na pocieszenie, jak wam się ten odcinek podobał, moje starania, ale to ciężko powiedzieć, prawda? To zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz. No i pamiętajcie o subskrypcji, jeśli jeszcze nie subskrybujecie. Dziękuję wam na dzisiaj, to tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie, no i cześć.